Dom wydawniczy Rebis przedstawia Frank Herbert. Kapitularz Diuną. Przełożył Marek Michowski. Czyta Miłogost Reczek. Ci, którzy by chcieli powtórzyć przeszłość, muszą kontrolować nauczanie historii. Koda Bene Gesserit. Kiedy Gola przyszedł na świat z pierwszej kadzi aksolotlowej Bene Gesserit, matka przełożona Darwi Odrade zarządziła skromną uroczystość w swej prywatnej jadalni na szczycie centrali. Ledwie świtało i dwie członkinie jej rady, Tamalane i Bellonda, nie były zachwycone wezwaniem, chociaż śniadanie miała podać szefowa prywatnej kuchni Odrade. Nie każdej kobiecie dane jest uczestniczyć w narodzinach własnego ojca. Zauważyła Odrade, kiedy tamte marudziły, że mają zbyt wiele zajęć, by tracić czas na głupstwa. Po podstarzałej twarzy Tamalane przemknął cień uśmiechu. Zaokrąglone rysy Bellondy nie wyrażały niczego, co u niej zwykle oznaczało przyganę. Odrade zastanawiała się, czy to możliwe, że Bellonda nie wyzbyła się niechęci do względnego komfortu otaczającego matkę przełożoną. Wygląd pokojów Odrade wyraźnie określał jej pozycję, ale jeszcze wyraźniej jej obowiązki. I nie było to wywyższanie się nad siostry. Niewielka jadalnia pozwalała na narady ze współpracownicami podczas posiłków. Miała prywatną kuchnię z szefową na każde skinienie, chociaż większość jej posiłków pochodziła ze wspólnej jadłodajni. Nigdy nie było wiadomo, kiedy jakiś niespodziewany gość może zasiąść przy jej stole albo kiedy ona i jej doradczynie mogą potrzebować pokrzepienia. Główne doradczynie stały przy niej. Ktoś z archiwów Bell powinien tu być lada minuta albo, według projekcji na roboczym stole, lada sekunda. Bellonda spoglądała na boki, wyraźnie nie mogąc się doczekać odejścia. Bezskuteczne okazały się wysiłki przebicia się przez skorupę jej chłodnej obojętności. Dziwnie się czułam, trzymając to dziecko na rękach i myśląc, to mój ojciec, powiedziała Odrade. Już to mówiłaś, odparła Bellonda warkliwym barytonem, jakby każde słowo przyprawiało ją o niestrawność. Zrozumiała oczywiście żart Odrade. Stary Baszar Miles Teg był naprawdę ojcem matki przełożonej, a Odrade własnoręcznie zebrała komórki, zdrapując je paznokciami, by wyhodować tego nowego gole będącego częścią długoterminowego planu możliwości, gdyby udało im się skopiować tlejlaksańskie kadzie. Bellonda wolałaby jednak raczej zostać usunięta z Bene Gesserit, niż uśmiechnąć się, słuchając dowcipu Odrade. Uważam, że to lekkomyślność w takim czasie, powiedziała. Te wariatki polują na nas, by nas zniszczyć, a ty urządzasz uroczystość. Odrade z pewnym trudem zachowała łagodny ton. Jeżeli dostojne matrony znajdą nas, nim będziemy gotowe, być może przyczyną będzie upadek naszego morale. Bellonda spojrzała Odrade w oczy, a w tym spojrzeniu były rozczarowanie i oskarżenie. Te straszne kobiety unicestwiły już 16 naszych planet. Jak to często bywało, nic nie mówiąc, Bellonda zdołała zwrócić uwagę matki przełożonej na łowczynie ścigające Bene Gesserit z dziką zajadłością. Zniknęło ciche zadowolenie z triumfu, którego tak pragnęła tego ranka Odrade. Zmusiła się do myślenia o nowym goli. Teg. Gdyby udało się przywrócić mu pierwotne wspomnienia, zgromadzenie znów miałoby najznakomitszego Baszara w dziejach. Mentata Baszara, militarnego geniusza, którego bohaterskie czyny opiewały legendy Starego Imperium. Czy jednak nawet Teg powstrzyma te kobiety z rozproszenia? Na wszystkich bogów, dostojne matrony nie mogą nas znaleźć. Jeszcze nie teraz. W Tegu kryło się zbyt wiele niewiadomych i możliwości. Głęboka tajemnica spowijała okres przed jego śmiercią podczas zniszczenia Diuny. Zrobił na Gammu coś, co rozpaliło nieokiełznaną furię dostojnych matron. Jego samobójcza postawa na Diunie nie wystarczyłaby, żeby wywołać tak gwałtowną reakcję. Z tych dni na Gammu przed zniszczeniem Diuny pozostały tylko pogłoski, strzępy informacji. Poruszał się zbyt szybko, by ludzkie oko mogło to dostrzec. Czy tak było? Czy to kolejny przejaw szalonych możliwości genów Atrydów? Mutacja? A może tylko jeszcze jeden mit o Tegu? Zgromadzenie musiało się dowiedzieć tego jak najszybciej. Nowicjuszka wniosła 3 śniadania, a siostry zjadły je szybko, jakby chciały skrócić tę przerwę w pracy, bo strata czasu była niebezpieczna. Te przeklęte łowczynie zawsze są gdzieś w naszych myślach. Kiedy tamte odeszły, Odrade pozostała z wątpliwościami ożywionymi przez niewypowiedziane lęki Bellondy. I moje lęki. Wstała i podeszła do szerokiego okna, z którego nad szczytami dachów roztaczał się widok na część pierścienia sadów i pastwisk otaczającego centralę. Koniec wiosny, a tam już zaczynały się zawiązywać owoce. Odrodzenie. Dziś narodził się nowy Teg. Tej myśli nie towarzyszyło jednak radosne uniesienie. Zwykle widok z okna przywracał jej siły. Ale nie dziś. Jakie są moje rzeczywiste siły? Jakie są fakty? Źródła siły matki przełożonej budziły respekt. Głęboka lojalność jej podwładnych. Wojsko pod wodzą Baszara, ucznia Tega, obecnie z większą częścią sił chroniącego szkoleniową planetę Lampadas. Rzemieślnicy i inżynierowie, szpiedzy i agenci w całym starym imperium, niezliczeni robotnicy, którzy widzieli w zgromadzeniu nadzieję na przetrwanie i wszystkie matki wielebne z innymi wspomnieniami sięgającymi zarania życia. Odrade mogła bez fałszywej skromności powiedzieć o sobie, że przedstawia szczyt możliwości matki wielebnej. Jeżeli jej wspomnienia nie dostarczały niezbędnych informacji, miała inne, które wypełniały tę lukę. Była też pamięć maszyn, chociaż Odrade przyznawała się skrycie do wrodzonej nieufności wobec nich. Czy wszystkie nie wyszły z ludzkich rąk? Niech więc ludzie je osądzą. Czuła pokusę przekopywania się przez te inne życia, które nosiła jako dodatkową pamięć w głębokich warstwach świadomości. Może tam, w doświadczeniach innych, znalazłaby jakieś błyskotliwe wyjście z kłopotów. To niebezpieczne. Możesz się tam zatracić, zafascynowana różnorodnością ludzkich istnień. Lepiej zostawić inne wspomnienia w spokoju, gotowe na żądanie albo ingerujące w razie potrzeby. Świadomość. Oto oparcie i zamocowanie tożsamości. Pomogła dziwna mentacka metafora Duncana Idaho. Świadomość to spoglądanie w lecące przez wszechświat lustra, zbierające po drodze wciąż nowe obrazy, które bez końca się w nich odbijają. Nieskończone, widziane jako skończone. Podobieństwo świadomości niosące odczuwalne okruchy nieskończoności. Nigdy nie słyszała słów, które by lepiej określały jej świadomość. Wyspecjalizowana złożoność, mówił Idaho. Zbieramy, składamy i odzwierciedlamy swoje systemy porządku. Takie właśnie było przekonanie Bene Gesserit, że ludzie to istoty zaprojektowane przez ewolucję do zachowania porządku. Czy nam to jednak pomoże w starciu z tymi nieuznającymi żadnego porządku kobietami, które na nas polują? Jaką gałąź ewolucji one stanowią? Czy ewolucja jest tylko jeszcze jednym imieniem Boga? Siostry uśmiechnęłyby się szyderczo, gdyby wiedziały o takich bezcelowych spekulacjach. Odpowiedzi mogły jednak kryć się w innych wspomnieniach. Ach, jakie to kuszące! Jakże desperacko pragnęła przenieść swą obleganą przez wątpliwości osobowość w minione tożsamości i poczuć, jak się wtedy żyło. Oczywiste niebezpieczeństwo tej pokusy przejęło ją dreszczem. Czuła, jak inne wspomnienia tłoczą się na skraju świadomości. To było tak? Nie, to było inaczej. Jakie były zachłanne. Trzeba patrzeć i wybierać, ostrożnie ożywiając przeszłość. Ale czy to nie jest celem świadomości? Prawdziwą istotą życia? Wybieraj z przeszłości i dostosowuj do teraźniejszości. Ucz się konsekwencji. To był pogląd Bene Gesserit na historię. Starożytne słowa Santa Jany, brzmiące w ich myślach. Ci, którzy nie pamiętają historii, są skazani na jej powtarzanie. Budynki samej centrali, najpotężniejsze założenie Bene Gesserit, odzwierciedlały tę postawę, gdziekolwiek spojrzała Odrade. Funkcjonalność była naczelną zasadą. Wokół centrów Bene Gesserit niewiele pozostało rzeczy niefunkcjonalnych, a te uchowały się tylko za sprawą nostalgii. Zgromadzenie nie potrzebowało archeologów. Nie mamy zakurzonych magazynów, wszystko przetwarzamy. Matki wielebne były żywym wcieleniem historii. Powoli. O wiele wolniej niż zwykle widok z okna wywarł swój kojący wpływ. Oczy Odrade widziały ład Bene Gesserit. Dostojne matrony mogły jednak zniszczyć ten ład w każdej chwili. Położenie zgromadzenia było znacznie gorsze niż za czasów tyrana. Odrade czuła wstręt do wielu decyzji, które musiała podjąć. Nawet jej pracownia wydawała się mniej przytulna za sprawą podjętych w niej decyzji. Spisać na straty twierdzę Bene Gesserit na palmie? Taką sugestię zawierał poranny raport Bellondy czekający na stole. Odrade podeszła i postawiła na nim przyzwalające. Tak. Spisać na straty, bo atak dostojnych matron nastąpi lada chwila, a my nie możemy ich bronić ani ewakuować. 1100 matek wielebnych i Bóg wie ile nowicjuszek, postulantek i innych zginie przez to jedno słowo. Żadna operacja ratunkowa nie jest możliwa. Nie, nie. Raz jeszcze odwrót. Tak, tak. Nie i tak brzmiały równie nieprzyjemnie. Wysiłek podjęcia takich decyzji wytworzył nowy rodzaj znużenia. Znużenia duszy? Ale czy istnieje coś takiego jak dusza? Czuła głębokie znużenie gdzieś, gdzie nie sięgała świadomość. Zmęczona. 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 Nawet Bellonda okazywała napięcie. A przecież Bell delektowała się przemocą. Tamalane, zdawało się, była ponad to, ale nie zwiodła Odrade. Tam osiągnęła wiek obserwacji z góry, co czekało każdą siostrę, jeżeli tego dożyła. Nic się wtedy nie liczy prócz obserwacji i sądów. Większość z nich pozostała niewypowiedziana, czasem tylko jakiś cień błądził po jej pomarszczonej twarzy. Ostatnio Tamalane mówiła niewiele, a jej wypowiedzi były tak oszczędne, że niemal zabawne. Kup więcej statków pozaprzestrzennych. Pomów z Sheaną. Przejrzyj zapisy Idaho. Wypytaj Murbellę. Niekiedy wydawała tylko pomruki, jakby słowa mogły ją zdradzić. A łowczynie wciąż błąkały się w przestrzeni, szukając jakiegokolwiek śladu wiodącego do kapitularza. W najgłębiej skrywanych myślach Odrade postrzegała statki dostojnych matron jako okręty korsarskie na nieskończonych morzach między gwiazdami. Nie powiewały nad nimi co prawda czarne bandery z trupią czaszką i piszczelami, ale w istocie były tam. Nie było w tym jednak nic romantycznego. Zabijaj i rabuj, gromadź bogactwo, brodząc we krwi innych, wysysaj energię i wysyłaj nowe zabójcze statki pozaprzestrzenne po zbroczonych krwią szlakach. I nie zdawały sobie sprawy, że posuwając się nadal tym szlakiem, same utoną w owej czerwonej wybroczynie. W rozproszeniu, skąd pochodzą dostojne matrony, muszą żyć szaleńcy, ludzie owładnięci jedną ideą – zniszczyć innych. Wszechświat, w którym takie idee mogą się swobodnie rozprzestrzeniać, jest niebezpieczny. Mądre cywilizacje troszczą się o to, by podobne idee się nie umacniały, a nawet by nie miały szans się narodzić. Kiedy się to przypadkiem zdarzało, były szybko odrzucane. Odrade zdumiewało, że dostojne matrony tego nie widzą, a jeśli widzą, ignorują. Nadęte histeryczki, mówiła o nich Tamalane. To ksenofobia, poprawiała ją Bellonda, jakby nadzór nad archiwami zapewniał jej lepszą ocenę rzeczywistości. Odrade pomyślała, że obie mają rację. Dostojne matrony zachowywały się histerycznie. Wszyscy obcy byli wrogami. Ufały tylko mężczyznom, których ujarzmiły seksualnie, a i to nie do końca. Stałe kontrole, według Murbelli, jedyna pojmana przez nas dostojna matrona, pozwalały się upewnić, czy ta ich władza jest trwała. Czasem bez powodu kogoś niszczą, by dać przykład innym. Te słowa Murbelli zmuszały do zastanowienia. Czy posłużymy za przykład? Patrzcie, oto co stanie się z tymi, którzy ośmielą się nam sprzeciwiać. Ksenofobia nie była dla Bene Gesserit niczym nowym. Naszą odpowiedzią, pomyślała Odrade, jest wyważona inteligencja, która tłumi wielkie wahania. Ale czy nie było w tej myśli zbyt wiele dumy? Mamy własną ksenofobię, przestrzegała swą radę. Cierpimy na paranoję związaną z dostojnymi matronami. A co mówiła o tym dostojna matrona Murbella? Rozgniewałyście je i teraz nie ustąpią, póki was nie zniszczą. Zniszczyć obcych. Osobliwa szczerość. To ich słabość, byle dobrze to rozegrać, powiedziała Odrade. Ksenofobia prowadząca do absurdu? Całkiem możliwe. Uderzyła pięścią w stół, wiedząc, że gest ten zostanie dostrzeżony i zapamiętany przez siostry, które stale obserwowały matkę przełożoną. Potem przemówiła do wszechobecnych kamer i operujących nimi sióstr strażniczek. Nie będziemy siedzieć i czekać w obronnych enklawach. Roztyłyśmy się niczym Bellonda. Niech się tym gryzie. Myśląc, że stworzyłyśmy nienaruszalną wspólnotę i trwałe struktury. Objęła wzrokiem dobrze sobie znane wnętrze. To miejsce jest jedną z naszych słabych stron. Usiadła przy stole, rozmyślając, jakżeby inaczej, o architekturze i rozplanowaniu wspólnot. Cóż, matka przełożona miała do tego prawo. Wspólnoty Bene Gesserit rzadko powstawały przypadkowo. Nawet kiedy siostry przejmowały istniejące struktury, jak stara twierdza Harkonnenów na Gammu, robiły to, planując ich rozbudowę. Potrzebowały pneumatycznych systemów przesyłania pakiecików i listów, światłowodów i projektorów wiązek świetlnych, by przekazywać zaszyfrowane informacje. Uważały się za mistrzynie bezpiecznej łączności. Najważniejsze wiadomości przenosiły akolitki i matki wielebne, które raczej popełniłyby samobójstwo niż zdradziły przełożone. Mogła sobie wyobrazić, poza tym oknem i planetą swoją doskonale zorganizowaną i obsadzoną sieć, której każda Bene Gesserit była częścią. Gdy chodziło o przetrwanie zgromadzenia, obowiązywała bezwzględna lojalność. Zdarzały się odstępstwa, niekiedy spektakularne, jak Lady Jessica, babki Tyrana, ale nie szły one zbyt daleko. Większość miała charakter przejściowy. Wiem lepiej niż wy znikało, gdy pojawiały się zagrożenia porządku. A wszystko to było systemem Bene Gesserit i słabością. W głębi duszy Odrade zgadzała się z lękami Bellondy. Będę jednak przeklęta, jeśli pozwolę podobnym myślom zatruć radość życia. Tego właśnie pragnęły rozszalałe, dostojne matrony. Łowczynie chcą naszej mocy, powiedziała Odrade, spoglądając w kamery pod sufitem. Niczym starożytni barbarzyńcy pożerający serca wrogów. Cóż, damy im coś do pożarcia, a gdy pojmą, że nie zdołają tego strawić, będzie już za późno. W zgromadzeniu nie zajmowano się prawieniem morałów, poza wstępnym przygotowaniem nowicjuszek i postulantek, ale Odrade miała swoje powiedzenie. Ktoś musi zaorać ziemię. Uśmiechnęła się do siebie i pokrzepiona pochyliła się nad pracą. Ten pokój, to zgromadzenie, są jej ogrodem. Są w nim chwasty, które trzeba wyplenić, by zasiać nasiona. I nawóz. Nie wolno zapomnieć o nawozie. Kiedy zacząłem prowadzić ludzkość moim złotym szlakiem, obiecałem jej lekcję, którą zapamięta. Znam wzór, którego ludzie wypierają się w słowach, a potwierdzają w czynach. Mówią, że pragną bezpieczeństwa i spokoju, warunków, które nazywają pokojem. Ale nawet gdy to mówią, sieją zamęt i przemoc. Leto drugi, Bóg, imperator. Więc ona mnie nazywa pajęczą królową. Wielka dostojna matrona rozparła się w swym wielkim krześle na podwyższeniu, a cichy chichot wstrząsnął jej zwiędłymi piersiami. Wie zatem, co się stanie, kiedy ją schwytam w moją sieć. Wyssę ją do cna. Oto, co zrobię. Drobna kobieta o pospolitych rysach twarzy, w której nerwowo drgały mięśnie, wpatrywała się w żółte płytki posadzki oświetlonej z góry sali audiencyjnej. Matka wielebna Bene Gesserit leżała tam spętana szygastruną. Nie próbowała walczyć. Szygastruna spełniała swe zadanie. Mogłaby jej obciąć ręce. Wielka dostojna matrona lubiła tę salę ze względu na jej rozmiary, jak również dlatego, że była zdobyczą wojenną. Miała 300 metrów kwadratowych powierzchni i służyła nawigatorom gildii w ich ogromnych zbiornikach za miejsce zebrań na węźle. Pojmana wyglądała na żółtej posadzce jak źdźbło w bezmiarze przestrzeni. To chuchro zbyt dobrze się bawiło, ujawniając, jak mnie nazywa tak zwana matka przełożona. Jest też nafaszerowana szerem, a jednak to piękny dzień, pomyślała wielka dostojna matrona, mimo że żadne tortury czy sądy nie działają na te czarownice. Jak torturować kogoś, kto w każdej chwili może wybrać śmierć i wybierają? Mają też sposoby tłumienia bólu. Sprytne są te prymitywne istoty. Wielka dostojna matrona cieszyła się, że zaciskacze kciuków, żelazne buty i błogosławione autodafé z czasów Torquemady ustąpiły miejsca dziełom służącym do wydobywania z więźniów pożądanych odpowiedzi. Sądy i ich różne udoskonalone wersje z rozproszenia mogły wydobyć informacje nawet z mózgów ludzi niedawno zmarłych. Wywoływanie bólu nie wymagało uszkodzenia ciała, tylko czasami nerwów. Wielka dostojna matrona pomyślała, że to wielki postęp. Mózg tego ciała wiedział, że ono przetrwa, by zaznać nowej, większej udręki. Oczywiście nauka, która stworzyła te potężne narzędzia, zdawała się prowokować równoważną siłę. Wiedzę o powstrzymywaniu indukcji bólu i działania sond. Szer! Ciało przepełnione tym przeklętym narkotykiem rozkładało się prędzej, niż można je było należycie zbadać sądami. Wielka dostojna matrona dała znak przybocznej. Ta trąciła nogą matkę wielebną, a na następny znak rozluźniła więzy strzyga struny, by pozwolić na nieznaczne ruchy. — Jak ci na imię, dziecko? — spytała wielka dostojna matrona. Jej głos fałszywie dobrotliwy brzmiał chrapliwie, z racji wieku. — Jestem Sabanda. Czysty, młody głos nietknięty jeszcze bólem zadanym przez sondę. — Chcesz popatrzeć, jak chwytamy jakiegoś słabego samca i go zniewalamy? Sabanda znała właściwą odpowiedź. Zostały uprzedzone. — Prędzej umrę. Powiedziała to spokojnie, patrząc na starą twarz barwy zbyt długo leżącego na słońcu korzenia. W oczach staruchy były pomarańczowe plamki, oznaki gniewu, jak powiedziały jej cenzorki. Luźna czerwono-złota szata z wyszytymi czarnymi smokami i czerwone trykoty pod nią podkreślały wątłość postaci. Wielka dostojna matrona nie zmieniła wyrazu twarzy, nawet gdy znów pomyślała o tych czarownicach. Niech je diabli! Co robiłaś na tej nędznej planecie, na której cię złapałyśmy? Byłam nauczycielką młodzieży. Obawiam się, że nie pozostawiłyśmy przy życiu nikogo z tej młodzieży. Dlaczego się uśmiecha? Chce mnie obrazić. Oto dlaczego! Wielka dostojna matrona podniosła mały palec prawej ręki. Przyboczna zbliżyła się do pojmanej z zastrzykiem. Może ten nowy narkotyk rozwiąże język czarownicy, a może nie. To nieważne. Twarz Sabandy wykrzywiła się, gdy igła dotknęła jej szyi. Po kilku sekundach była martwa. Służący wynieśli ciało. Zostanie rzucone na pożarcie schwytanym futarom. Nie było z nich wielkiego pożytku, nie rozmnażali się w niewoli, nie wypełniali najprostszych poleceń. Ponure, wyczekujące istoty. — Gdzie przewodnicy? — mógł spytać któryś. Niekiedy inne zbędne słowa wymykały się z ich humanoidalnych ust. Dostarczali jednak pewnych rozrywek. Niewola dowodziła też, że mają słabe strony. Tak samo jak te prymitywne czarownice. Znajdziemy kryjówkę czarownic. To tylko kwestia czasu. Człowiek, który rzuca nowe światło na banał i oczywistość, budzi strach. Nie chcemy, by nasze idee się zmieniały. Boimy się takich żądań. Już wiemy, co jest ważne, mówimy. A potem przychodzi twórca przemian i niszczy nasze dawne idee. Mistrz zensunnitów. Miles Teg lubił się bawić w sadach otaczających centralę. Po raz pierwszy Odrade zabrała go tam, gdy tylko nauczył się chodzić. Jedno z jego najwcześniejszych wspomnień. Miał 2 lata i już wiedział, że jest golą, choć nie rozumiał w pełni znaczenia tego słowa. Jesteś niezwykłym chłopcem, powiedziała mu Odrade. Stworzyłyśmy cię z komórek bardzo starego człowieka. Chociaż był dzieckiem przedwcześnie dojrzałym, a jej słowa dziwnie go zaniepokoiły, bardziej interesowało go wtedy bieganie w wysokiej letniej trawie pod drzewami. Później dodał inne dni spędzone w sadzie do tego pierwszego, zbierając wrażenia związane z Odrade i innymi osobami, które go uczyły. Szybko pojął, że Odrade cieszy się tymi wycieczkami tak samo jak on. Wiosna to moja ulubiona pora roku. Powiedział do niej pewnego popołudnia, gdy miał 4 lata. Moja też. Kiedy miał 7 lat i wykazywał już tę bystrość umysłu, która wraz z holograficzną pamięcią sprawiła, że zgromadzenie obarczyło go w poprzednim wcieleniu tak wielką odpowiedzialnością, poczuł nagle, że sad porusza coś tkwiącego głęboko w nim. Wówczas po raz pierwszy zdał sobie sprawę, że nosi wspomnienia, których nie może przywołać. Dogłębnie poruszony zwrócił się do Odrade stojącej w świetle popołudniowego słońca. Są rzeczy, których nie mogę sobie przypomnieć. Pewnego dnia sobie przypomnisz. Patrząc pod światło, nie mógł zobaczyć jej twarzy, a jej słowa pochodziły z jakiegoś zacienionego miejsca, tak samo w nim jak od Odrade. Tego roku zaczął badać życie Baszara Milesa Tega, którego komórki dały początek jego istnieniu. Pobrałam niewielkie skrawki skóry z jego szyi, powiedziała Odrade, pokazując paznokcie. I to wystarczyło, żeby dać ci życie. Coś dziwnego działo się owego roku w sadach. Owoce były większe i cięższe niż zwykle. Pszczoły uwijały się gorączkowo. To dlatego, że tam na południu rozrasta się pustynia, wyjaśniła Odrade. Trzymała go za rękę, kiedy tak szli w obmyty rosą poranek pod pełnymi owoców jabłoniami. Teg spoglądał na południe, niemal zahipnotyzowany słonecznym światłem przebijającym się przez liście. Uczył się już o pustyni i teraz zdawało mu się, że czuje ciężar, jakim kładła się na tym miejscu. Drzewa czują, gdy nadchodzi ich koniec, powiedziała. Życie kwitnie intensywniej, gdy jest zagrożone. Powietrze jest bardzo suche, zauważył. To musi być wpływ pustyni. Widzisz, jak niektóre liście zbrązowiały i zwinęły się na brzegach? W tym roku trzeba było intensywniej nawadniać. Podobało mu się, że nie okazywała swej wyższości. Rozmawiała z nim jak równy z równym. Widział brązowe brzegi liści. Sprawiła to pustynia. Tego ranka przed wyjściem z Odrade z centrali słuchał w milczeniu, jak nadzorczyni upraw stawia pełne napięcia pytania. Czy nadzór pogody nie może być hojniejszy? Jaki pożytek z tych wszystkich satelitów i zwierciadeł na orbicie, skoro nie mogą skierować trochę więcej wody tam, gdzie jest tak rozpaczliwie potrzebna? W głębi sadu wsłuchiwali się jakiś czas w szczebiot ptaków i brzęczenie owadów. Pszczoły zbierające pyłki z koniczyny na pobliskiej łące zleciały się, by ich sprawdzić, ale Teg był oznaczony feromonem, podobnie jak wszyscy poruszający się swobodnie po kapitularzu. Pobrzęczały wokół niego, rozpoznały charakterystyczny zapach i wróciły do swoich kwiatów. Jest jednym z nas. Myśląc o nieustannym obcowaniu ludzi z drzewami owocowymi, mówiła o tym, kiedy tam byli. Jabłka. Wskazała na zachód. Brzoskwinie. Jego wzrok podążał za jej wskazaniami. I tak były też wiśnie na wschodzie za łąką. Widział żywice na konarach. Opowiadała, że nasiona i sadzonki przywiozły tu przed 15 wiekami pierwsze statki pozaprzestrzenne i że sadzono je troskliwie, z miłością. Teg wyobrażał sobie dłonie grzebiące w ziemi, uklepujące ją ostrożnie wokół sadzonek, staranne nawadnianie, ogradzanie dzikich pastwisk bydła wokół pierwszych plantacji i budynków na kapitularzu. W tym czasie zaczął się już uczyć o ogromnym czerwiu porwanym przez zgromadzenie z Rakis. Śmierć tego czerwia zrodziła stworzenia zwane trociami piaskowymi. Dzięki nim właśnie rozrastała się pustynia. Historia ta związana była z jego poprzednim wcieleniem, człowiekiem zwanym Baszarem. Ten znakomity żołnierz zginął, kiedy straszliwe kobiety zwane dostojnymi matronami zniszczyły Rakis. Owe zajęcia fascynowały Tega i jednocześnie go niepokoiły. Wyczuwał w sobie jakieś luki, puste miejsca, które powinny być wypełnione wspomnieniami. Te luki wołały do niego w snach, a czasem, nie wiadomo skąd, pojawiały się przed nim twarze. Prawie słyszał słowa. Zdarzało się też, że znał nazwy rzeczy, zanim ktoś mu o nich powiedział, zwłaszcza nazwy broni. Stopniowo uświadamiał sobie doniosłość pewnych rzeczy. Cała ta planeta stanie się pustynią, a zmiana zaczęła się, ponieważ dostojne matrony chciały unicestwić te Bene Gesserit, które go wychowały. Matki wielebne, które kierowały jego życiem, często napawały go lękiem, czarno ubrane, zawsze poważne, o błękitnym w błękicie oczach, bez śladu białek. Mówiły, że tak działa przyprawa. Tylko Odrade okazywała mu coś, co brał za prawdziwe uczucie, a Odrade była kimś bardzo ważnym. Wszyscy nazywali ją matką przełożoną i tak kazała mu zwracać się do siebie, z wyjątkiem chwil, kiedy byli sami w sadach. Wtedy mógł ją nazywać po prostu matką. Podczas porannego spaceru przed żniwami, gdy miał 9 lat, na 3. tarasie sadów jabłoni na północ od centrali znaleźli się w dolince wolnej od drzew, ale pełnej różnych roślin. Odrade położyła mu dłoń na ramieniu i zatrzymała w miejscu, z którego mogli podziwiać ścieżkę z czarnych kamiennych stopni, wijącą się wśród zieleni i kwiatów. Matka przełożona była w dziwnym nastroju. Wyczuł to w jej głosie. Własność to interesująca kwestia, zauważyła. Czy ta planeta jest naszą własnością? Czy też my własnością planety? Podobają mi się te zapachy, powiedział. Puściła go i popchnęła lekko przed siebie. Siałyśmy je tu dla zapachu, Miles. Aromatyczne zioła. Przyjrzyj im się uważnie, a potem odszukaj w zielniku, gdy będziesz w bibliotece. Ach, nadepnij na nie. Powiedziała, kiedy starał się je ominąć. Postawił stopę na zielonych pnączach i wdychał cierpki zapach. Są tu, żeby po nich chodzić i wdychać ich aromat. Cenzorki uczyły cię już, jak sobie radzić z nostalgią. Czy powiedziały ci, że nostalgię często budzą zapachy? Tak, matko. Obracając się, by spojrzeć tam, gdzie stał przed chwilą, rzekł: to rozmaryn. Skąd wiesz? Spytała z wielkim zainteresowaniem. Wzruszył ramionami, po prostu wiem. To może być jakieś twoje pierwotne wspomnienie. Wydawała się zadowolona. Kiedy szli dalej tą doliną pełną aromatów, Odrade znów się zamyśliła. Każda planeta ma swój charakter. My zaś nanosimy na nie wzory ze starożytnej ziemi. Czasami to tylko słaby szkic, ale tu nam się udało. Przyklękła i zerwała gałązkę soczyście zielonej rośliny. Podniosła ją do nosa, gniotąc w palcach. Szałwia. Miała rację, chociaż nie umiałby powiedzieć, skąd to wie. Znam ten zapach z potraw. Czy to coś w rodzaju melanżu? Poprawia smak, ale nie zmienia świadomości. Wstała i spojrzała na niego z góry. Zapamiętaj to miejsce, Miles. Nasze ojczyste światy dawno zginęły, ale tu odzyskałyśmy ich cząstkę. Czuł, że uczy go czegoś bardzo ważnego. Wspomniała tego dnia kilka razy o własności. Słowie, które zbadał wcześniej na polecenie cenzorki. Wiedział dlaczego. To z powodu Jorgiego, chłopca z plantacji, który przychodził prawie codziennie przez 2 lata, by się z nim bawić. Młodszy o rok Jorgi ubóstwiał go, chodził za nim jak cień i naśladował we wszystkim. Nie pojawiał się jednak od 3 tygodni. Tega zaś gniewało, że nikt mu tego nie wyjaśnił. Chcę mieć mojego przyjaciela. Twojego przyjaciela. Spytała cenzorka myląco łagodnym tonem. Myślisz, że Jorgi jest twoją własnością? Prawie godzinę wyjaśniała mu znaczenie posiadania. Dlaczego zastanawiasz się, czy jesteśmy własnością tej planety? Spytał Odrade, przypomniawszy to sobie. Moje zgromadzenie uważa, że jesteśmy tylko zarządcami tej ziemi. Wiesz coś o zarządcach? To tacy jak Roitiro, ojciec Jorgiego. Jorgi mówi, że jego najstarsza siostra będzie kiedyś zarządzać ich plantacją. To prawda. Na niektórych planetach przebywamy dłużej niż wszyscy inni, ale jesteśmy tylko zarządcami. Jeśli nie wy jesteście właścicielkami kapitularza, to kto? Zapewne nikt. Pytałam w gruncie rzeczy o to, jak wpłynęliśmy na siebie nawzajem, my i ta planeta. Spojrzał na jej twarz, a potem na swoje ręce. Czy kapitularz wpływa właśnie na niego? Większość tych znaków jest głęboko w nas. Wzięła go za rękę. Chodźmy. Opuścili pełną aromatów dolinę i poszli w stronę posiadłości Roitira. Odrade mówiła po drodze. Słuchał i tylko czasem zadawał pytania, ciesząc się tymi chwilami i ucząc się o Bene Gesserit, a zwłaszcza o tej kobiecie zmiennego usposobienia, którą nazywał matką. Zgromadzenie rzadko tworzy ogrody botaniczne. Ogrody winny służyć czemuś więcej niż wzrok i węch. Żywieniu? Tak, przede wszystkim temu, co podtrzymuje życie. Ogrody dostarczają pożywienia. Zbiory z tej doliny za nami zasilają naszą kuchnię. Czuł, że jej słowa wpływają w niego, osiadając w lukach pamięci. Mówiła, że istnieją rośliny sadzone dla potomków, niekoniecznie krewnych. Wyczuwał sens przewidywania na stulecia naprzód, sadzenia drzew na belki stropowe i dla ochrony działów wodnych, sadzenia roślin dla ochrony brzegów rzek i jezior przed osuwaniem się i dla ochrony gleby przed deszczem i wiatrem, dla utrzymania brzegów mórz, a nawet sadzenia ich w wodzie, by umożliwić życie rybom. Bene Gesserit pomyślały też o drzewach dających osłonę przed słońcem i deszczem i o takich, które rzucały ozdobne cienie na trawniki. Drzewa i inne rośliny służą naszym symbiotycznym relacjom, powiedziała. Symbiotycznym? To było nowe słowo. Wyjaśniła je, przywołując grzybobranie, w którym uczestniczył. Grzyby rosną tylko w pobliżu przyjaznych korzeni. Każdy ma symbiotyczne relacje z jakąś rośliną. Każde rozwijające się stworzenie potrzebuje czegoś od innych. Ciągnęła, aż znudzony lekcją Teg kopnął kępkę trawy i zaraz zobaczył w jej spojrzeniu przyganę. Zrobił coś niewłaściwego. Ale dlaczego można deptać jedną roślinę, a innej nie? Miles, trawa nie pozwala wiatrowi zwiewać żyznej gleby do rzek. Znał ten ton. Reprymenda. Spojrzał na trawę, którą źle potraktował. Trawy żywią nasze bydło. Ziarna niektórych dają nam chleb. Trzciny są wiatrochronami. Wiedział o tym. Aby odwrócić jej uwagę, powtórzył sylabizując. Wiatrochronami? Nie uśmiechnęła się i zrozumiał, że zrobił błąd, próbując ją oszukać. Zrezygnowany słuchał lekcji. Mówiła, że są sięgające głęboko korzenie, które wynajdują pożywienie z dala od powierzchni ziemi. Rolnicy powiadali kiedyś, że ich winorośle i niektóre krzewy mają korzenie idące do piekła po wodę i kradnące ją potępionym duszom. Naprawdę w to wierzyli? Cenzorki z misjonaria Protectiva mówiły, że dusze są złudzeniem. Być może, ale nauczyli nas, by nigdy nie nawadniać roślin, jeżeli utrzymują się bez tego. Słodsze owoce, bogatsze w to, czego potrzebują nasze ciała, wyrastają bez nawadniania. Znowu nawadnianie. Zwracała go ku pustyni. Zatrzymała się pod obwieszoną owocami jabłonią, a Teg słuchał uważnie, starając się odzyskać jej względy. Kiedy nastanie tu pustynia, winorośl, której korzenie sięgają setki metrów w głąb, wyginie ostatnia. Sady zginą pierwsze. Dlaczego muszą zginąć? By ustąpić miejsca ważniejszej formie życia. Czerwiom pustyni i melanżowi? Zauważył, że sprawił jej przyjemność swoją wiedzą o czerwiach i ich związku z melanżem, niezbędnym Bene Gesserit do istnienia. Nie był pewny, jak działa ta zależność, ale wyobrażał sobie cykl od czerwia pustyni poprzez troć piaskową do melanżu i z powrotem, a Bene Gesserit brały z tego cyklu to, co im było potrzebne. Jeżeli wszystkie te rośliny i tak zginą, dlaczego mam wracać do biblioteki i uczyć się ich nazw? Spytał zmęczony myśleniem o tym. Dlatego, że jesteś człowiekiem. A ludzie pragną klasyfikować, być linneuszami nadającymi rzeczom nazwy łacińskie albo inne. Wiedział, że istnieje starożytny język zwany łaciną, ale nazwisko Linneusz musiała mu przeliterować. Sprawdź to później, przypomniała. Dlaczego pragniemy nadawać rzeczom nazwy? Bo w ten sposób zgłaszamy swoje prawa do nich. Przyjmujemy, że je posiadamy, chociaż to mylące i niebezpieczne. Wróciła więc do sprawy posiadania. Moja ulica, moje jezioro, moja planeta, mój przyjaciel, mówiła z ironią, na zawsze nazwane. Skrzywił się, kiedy powiedziała mój przyjaciel, ale nie skończyła na tym. Nazwa, którą nadajesz miejscu albo rzeczy, może nie przetrwać ciebie, chyba że jako miły gest zdobywców albo dźwięk zapamiętany w chwili strachu. Diuna, powiedział, jesteś bystry. Dostojne matrony spaliły Diunę. To samo zrobią z nami, jeśli nas znajdą. Nie, jeśli będę waszym Baszarem. Te słowa wyrwały mu się nieświadomie, ale gdy zostały wypowiedziane, poczuł, że mogą być prawdziwe. Opisy bitew w bibliotece mówiły, że samo pojawienie się Baszara wprawiało wrogów w drżenie. Baszar Teg słynął także z tego, że umiał tworzyć sytuacje, w których nie trzeba było staczać bitew. Powiedziała Odrade, jakby czytała w myślach. Ale przecież walczył z naszymi wrogami. Nie zapominaj o Diunie, Miles. On tam zginął. Wiem. Czy cenzorki uczyły cię już o Kaladanie? Tak, w moich książkach nosi nazwę Dan. To tylko nazwy, Miles. Nazwy to ciekawe wspomnienia, ale większości ludzi z niczym się nie kojarzą. Nudna historia, czyż nie? Nazwy są interesujące, ale użyteczne tylko dla ludzi tego samego rodzaju, co ty. A my jesteśmy tego samego rodzaju? To pytanie dręczyło go, ale aż do teraz go nie wyraził. Jesteśmy Atrydami, ty i ja. Pamiętaj o tym, gdy znów będziesz się uczył o Kaladanie. Kiedy wrócili przez sady i pastwiska do pagórka, z którego między gałęziami rozciągał się widok na centralę, Teg popatrzył na kompleks administracyjny i otaczające go pola uprawne z nowym uczuciem. Towarzyszyło mu ono, gdy szli ogrodzoną alejką do łuku nad wejściem w pierwszą ulicę. Żywy klejnot, powiedział Odrade o centrali. Gdy przechodzili pod łukiem, podniósł wzrok na wypaloną w nim nazwę ulicy. galach, wytworne pismo o płynnych liniach, ozdobny styl Bene Gesserit. Wszystkie ulice i budynki były opisane tą samą kursywą. Nie ma powodu, by komunikacja była nieprzyjemna, odparła, gdy ją o to zapytał. Gdzie nauczyłyście się tak zapisywać nazwy? To było 1000 lat temu. Przejęłyśmy to od artystów, których nazwiska tylko my pamiętamy. Uświadomił sobie, że Odrade mówi o innych wspomnieniach. Niezwykła rzecz, a taka dla tych kobiet normalna. Oglądając centralę, tańczącą fontannę na placu przed nimi, ozdobne detale budynków, Teg zastanawiał się nad głębią ludzkiego doświadczenia. Bene Gesserit sprawiły, że to miejsce w niepojęty dla niego sposób wspierało i dodawało sił. Wrażenia wyniesione z lekcji i wycieczek po sadach, rzeczy proste i złożone, ukazywały mu się z nową ostrością. Była to uśpiona reakcja mentata, ale nie zdawał sobie z tego sprawy. Czuł tylko, że jego niezawodna pamięć przesunęła pewne relacje i stworzyła nowy układ. Zatrzymał się nagle i obejrzał na przebytą drogę oraz sad ujęty w łuk krytej ulicy. Wszystko tu było powiązane ze sobą. Centrala wytwarzała ze ścieków metan i użyźniacze. Zwiedził oczyszczalnię w towarzystwie cenzorki. Metan napędzał pompy i zasilał chłodzenie. Na co patrzysz, Miles? Nie wiedział, co odpowiedzieć, ale przypomniał sobie pewne jesienne popołudnie, gdy Odrade zabrała go ornitopterem nad centralę, by opowiedzieć mu o tych powiązaniach i dać możliwość spojrzenia na wszystko z góry. Wtedy były to tylko słowa, kolejna z jej lekcji, ale teraz nabrały znaczenia. Zbliżyłyśmy się do zamkniętego cyklu ekologicznego, na ile to tylko było możliwe. Mówiła wtedy Odrade. Orbitery nadzoru pogody monitorują cykl i kierują zmianami. Dlaczego stoisz tu i wpatrujesz się w ogród, Miles? W jej głosie był rozkazujący ton, któremu nie mógł się przeciwstawić. W ornitopterze powiedziałaś, że to piękne, ale niebezpieczne. Odbyli tylko jedną wycieczkę ornitopterem. Zrozumiała, o czym mówi. Cykl ekologiczny. Teg obrócił się i patrzył na nią wyczekująco. Zamknięcie, powiedziała. Jakie to kuszące wznosić wysokie mury i odgradzać się od zmian. Gnić tu w samozadowoleniu i wygodzie. Jej słowa zaniepokoiły go. Czuł, że już je kiedyś słyszał. W innym miejscu od innej kobiety, która trzymała go za rękę. Odgradzanie się jest płodną glebą dla nienawiści do tych na zewnątrz. Ciągnęła. A ta przynosi gorzkie plony. Niezupełnie te same słowa, ale ta sama lekcja. Szedł wolno obok Odrade ze spoconą dłonią w jej dłoni. Raz jeszcze jego umysł wykonał to dziwne przesunięcie, reorganizując dane i formułując nowe relacje. Mentacka moc sprawiła, że milczał, gdy zachodziły owe wewnętrzne przemiany. Jesień, uregulowana i osadzona w cyklu pór roku. Wkrótce nadejdzie czas zbiorów. Koła obracają się gdzieś daleko i w jego umyśle. Wszystko jest podporządkowane przede wszystkim potrzebom ogrodów i sadów, potem zaś innym wygodom. Dlaczego milczysz, Miles? Jesteście rolnikami, odrzekł. Oto czym naprawdę zajmują się Bene Gesserit. Natychmiast zrozumiała, co zaszło. Bez jego wiedzy odezwało się w nim mentackie szkolenie. Lepiej jeszcze w to nie wnikać. Zajmujemy się wszystkim, co się rozwija, Miles. Trafnie to zauważyłeś. Kiedy się rozstawali, ona wracała do swojej wieży, on do sekcji szkolnej, oznajmiła. Powiem twoim cenzorkom, żeby położyły większy nacisk na wyczucie w używaniu siły. Źle ją zrozumiał. Już ćwiczyłem z rusznicą laserową, podobno jestem bardzo dobry. Słyszałam. Są jednak bronie, których nie możesz ująć w ręce. Istnieją tylko w twym umyśle. Reguły wznoszą umocnienia, za którymi ciasne umysły tworzą satrapię. To niebezpieczny stan rzeczy nawet w najlepszych czasach. Katastrofalny w dobie kryzysu. Koda Bene Gesserit. W sypialni wielkiej dostojnej matrony panowały egipskie ciemności. Logno, wielka dama i główna adiutantka jej wysokości, weszła na wezwanie z nieoświetlonego przedpokoju i zadrżała na widok mroku. Przerażały ją te narady bez światła i wiedziała, że wielkiej dostojnej matronie sprawia to przyjemność. Nie mógł to być jednak jedyny powód. Czy wielka dostojna matrona obawiała się ataku? Kilka ich wysokości usunięto, kiedy leżały w łóżkach. Nie, to nie tylko to, choć mogło to mieć znaczenie przy wyborze scenerii. Z ciemności dobiegały chrząknięcia i jęki. Niektóre dostojne matrony szydziły, że jej wysokość ośmiela się dzielić łoże z futarem. Logno uważała, że to możliwe. Ta wielka dostojna matrona ważyła się na wiele rzeczy. Czy nie uratowała broni z katastrofy rozproszenia? Futarzy? Siostry wiedziały, że seks nie zniewala futarów. Nie seks z ludźmi, w każdym razie. Może jednak wróg o wielu obliczach potrafił to robić. Kto wie... W sypialni unosiła się woń sierści. Logno zamknęła za sobą drzwi i czekała. Wielka dostojna matrona nie lubiła, gdy jej przeszkadzano w tym, co robiła w ciemnościach. Pozwala mi jednak nazywać ją damą. Znowu jęk. Siądź na podłodze, Logno, tak, tam przy drzwiach. Czy naprawdę nie widzi, czy tylko zgaduje? Logno nie miała odwagi, by to sprawdzić. Trucizna. Kiedyś tak się do niej dobiorę. Jest ostrożna, ale można odwrócić jej uwagę. Chociaż siostry szydziły, z tego trucizna była uznanym narzędziem sukcesji. Jeśli tylko następczyni miała możliwość utrzymania władzy. Logno, co mówią o broni ci Iksanie, z którymi dziś rozmawiałaś? Nie rozumieją jej działania, damo, nic im nie powiedziałam. To oczywiste. Zamierzasz połączyć broń z ładunkiem? Kpisz sobie ze mnie, Logno? Damo, gdzieżbym śmiała? Mam nadzieję. Cisza. Logno wiedziała, że obie rozważają ten sam problem. Z katastrofy ocalało ledwie 300 sztuk broni. Każda mogła być użyta tylko raz, zakładając, że Rada, która dysponowała ładunkami, zgodzi się na ich uzbrojenie. Wielka dostojna matrona kontrolująca samą broń miała w ręku tylko połowę jej straszliwej siły. Broń bez ładunku była jedynie małą czarną tubą, którą można było trzymać w ręku. Z ładunkiem zbierała w ograniczonym promieniu żniwo bezkrwawej śmierci. Ci o wielu obliczach, mruknęła wielka dostojna matrona. Logno skinęła głową tam, skąd dochodził głos. Być może jednak mnie widzi. Nie wiem, co jeszcze zachowała, albo co mogli jej dostarczyć Iksanie. To ci o wielu obliczach, niech będą przeklęci na wieczność, spowodowali katastrofę. Oni i ich futarzy. Ta łatwość, z jaką zagarnęli wszystko z wyjątkiem garści broni. Przerażające siły. Musimy się dobrze uzbroić, zanim wrócimy do bitwy. Dama ma rację. Ta planeta. Buzel. Powiedziała wielka dostojna matrona. Jesteś pewna, że nikt jej nie broni? Nie wykryłyśmy żadnego systemu obrony. Przemytnicy mówią, że nie jest broniona. A taka bogata w kojotyty. Tu w Starym Imperium ludzie rzadko ośmielają się napadać na czarownice. Nie wierzę, że jest ich na tej planecie tylko garstka. To jakaś pułapka. To zawsze możliwe, damo. Nie ufam przemytnikom, Logno. Zniewolcie jeszcze kilku i sprawdźcie te informacje o Buzelu. Czarownice mogą być słabe, ale nie sądzę, że są głupie. Tak, damo. Powiedz Iksanom, że bardzo nas rozczarują, jeśli nie uda im się skopiować broni. Ale bez ładunku, damo, tym się zajmiemy, kiedy będzie trzeba. A teraz odejdź. Stojąc w progu, Logno usłyszała przeciągłe tak. Nawet mrok przedpokoju był mile widziany po ciemności sypialni. Pośpieszyła ku światłu. Jesteśmy skłonne upodabniać się do najgorszego z naszych przeciwników. Koda Bene Gesserit. Znowu obrazy wody. Zmieniamy całą tę przeklętą planetę w pustynię, a ja wyobrażam sobie wodę. Odrade siedziała w swojej pracowni. Wokół niej panował zwykły poranny bałagan, a ona czuła się jak dziecko morza, unoszące się na falach i obmywane przez nie. Fale miały kolor krwi. Jej ja, będące dzieckiem morza, przeczuwało krwawą przyszłość. Wiedziała, skąd pochodzą te obrazy. Z czasów, kiedy matki wielebne nie kierowały jeszcze jej losem. Z dzieciństwa na Gammu, w pięknym domu na wybrzeżu. Mimo obecnych zmartwień nie mogła powstrzymać uśmiechu. Ostrygi przygotowywane przez tatę. Gulasz, który do dziś lubiła najbardziej. Z dzieciństwa najlepiej pamiętała wyprawy na morze. Unoszenie się na falach poruszało głębie jej istoty. Wznoszenie się i opadanie fal, bezkresny horyzont z dziwnymi nowymi miejscami tuż za wygiętą granicą wodnego świata, poczucie zagrożenia tkwiącego w unoszącej ją substancji. Wszystko to razem upewniało ją, że jest dzieckiem morza. Tato był wtedy spokojniejszy. A mama Sibia szczęśliwsza, z twarzą zwróconą pod wiatr i powiewającymi ciemnymi włosami. Z owych czasów pozostało poczucie równowagi, uspokajające słowa wypowiedziane w języku starszym niż najstarsze inne wspomnienia Odrade. To moje miejsce, moje medium. Jestem dzieckiem morza. Z tych czasów pochodziła także jej koncepcja rozsądku. Umiejętność zachowania równowagi na obcych morzach. Umiejętność zachowania swego najgłębszego ja na przekór niespodziewanym falom. Mama Sibia przekazała Odrade tę umiejętność na długo przed tym, jak matki wielebne przybyły, aby zabrać swą ukrytą latorośl Atrydów. Mama Sibia, która była tylko macochą, nauczyła Odrade kochać samą siebie. W społeczności Bene Gesserit, gdzie każda forma miłości była podejrzana, pozostawało to jej najgłębszą tajemnicą. W głębi serca jestem szczęśliwa. Nie boję się samotności. Choć tak naprawdę żadna matka wielebna nie była sama. Po napełnieniu innymi wspomnieniami przez agonię przyprawową. Jednak mama Sibia, a także tato, działający in loco parentis na rzecz Bene Gesserit, wpoili swojej podopiecznej przez wszystkie te lata ową głęboką siłę. Matki wielebne jedynie ją umocniły. Cenzorki starały się wykorzenić jej głębokie pragnienie osobistych związków, ale nie udało im się. Nie były tego całkiem pewne, pozostały jednak podejrzliwe. Wysłały ją w końcu na Alt Hanap, planetę celowo naśladującą najcięższe warunki Salusy Secundusa, gdzie miała żyć wśród ciągłych prób wytrzymałości. Było to miejsce pod pewnymi względami gorsze od Diuny. Wysokie urwiska i wyschnięte wąwozy, wiatry gorące i mroźne na przemian, za mało i za dużo wilgoci. Zgromadzenie traktowało Alt Hanap jako teren doświadczalny dla tych, których wyznaczono do przetrwania na Diunie. Żadne z tych doświadczeń nie naruszyło sekretu Odrade. Dziecko morza pozostało nietknięte. A teraz dziecko morza ostrzega mnie. Czy było to prorocze ostrzeżenie? Zawsze posiadała tę odrobinę talentu, to lekkie drgnienie, które uprzedzało o bezpośrednim zagrożeniu zgromadzenia. Geny Atrydów dawały znać o sobie. Czy jakieś niebezpieczeństwo grozi zgromadzeniu? Nie. Ból, którego nie umiała umiejscowić, mówił, że to inni są w niebezpieczeństwie. Sprawa była jednak ważna. Lampadas? Jej odrobina talentu nie dawała na to odpowiedzi. Genetyczki starały się zniszczyć ów niebezpieczny talent w linii Atrydów, ale z ograniczonym powodzeniem. Nie możemy ryzykować nowego kwiza z Haderach. Wiedziały o tej skazie obecnej matki przełożonej, ale jej poprzedniczka Taraza doradzała powściągliwe wykorzystywanie jej talentu. Uznała, że przeczucia Odrade działają tylko na korzyść zgromadzenia, ostrzegając ją. Odrade zgadzała się z tym. Doświadczała mimowolnie chwil grozy, w których widziała zagrożenia, tylko chwil, a ostatnio miała sen. Sen był żywy i powracający, dostrajał wszystkie zmysły do obrazów w jej umyśle. Szła po linie nad przepaścią, a ktoś, nie śmiała się obejrzeć, by zobaczyć kto, podchodził z tyłu z toporem, żeby przeciąć linę. Czuła skręty szorstkich włókien pod bosymi stopami, czuła zimny wiatr niosący zapach spalenizny i wiedziała, że postać z toporem się zbliża. Każdy niepewny krok wymagał wszystkich jej sił. Krok za krokiem. Lina kołysała się, więc rozłożyła ramiona, starając się zachować równowagę. Jeżeli spadnę, upadnie zgromadzenie. Bene Gesserit zginął w bezdennej przepaści pod liną. Jak każda żywa istota, zgromadzenie musi mieć swój koniec. Żadna matka wielebna nie odważyła się temu zaprzeczyć. Ale nie tutaj, nie na skutek przecięcia liny. Nie możemy pozwolić na jej przecięcie. Muszę przejść nad przepaścią, zanim zjawi się postać z toporem. Muszę, muszę. Tu sen zawsze się kończył. A kiedy się budziła, w uszach dźwięczał jej własny głos. Była zziębnięta, ale niespocona. Nawet podczas nocnych koszmarów powściągliwość Bene Gesserit nie pozwalała na zbędną przesadę. Ciało nie musi się pocić. Ciało się nie poci. Kiedy siedziała w pracowni, wspominając ów sen, czuła głębie rzeczywistości skrytej za metaforą cienkiej liny. Los zgromadzenia zawisł na cienkiej nici. Dziecko morza wyczuwało nadchodzący koszmar i wkraczało z wizją krwawych wód. To ostrzeżenie nie było zwyczajne, ono było złowieszcze. Chciała wstać i krzyczeć: moje pisklęta, kryjcie się w trawie, biegiem, biegiem! To by dopiero wstrząsnęło strażniczkami. Powinnością matki przełożonej było zachowywanie maski spokoju, mimo jej lęków, i działanie, jakby nic poza jej zwyczajnymi decyzjami nie miało znaczenia. Należy unikać paniki. Żadna z jej obecnych decyzji nie była tak naprawdę zwyczajna, ale musiała zachować spokój. Spokój, spokój, spokój. Niektóre jej pisklęta już uciekły. Odeszły w nieznane, w inne wspomnienia. Pozostałe tu, na kapitularzu, będą wiedziały, kiedy uciekać, gdy zostaniemy odkryte. Ich zachowaniem pokieruje nakaz chwili. Tylko ich znakomite wyszkolenie się liczy. To najlepsze przygotowanie. Mogła podjąć środki ostrożności, wysłać ich zarodniki na niezmierzone obszary rozproszenia, z których wywodziły się dostojne matrony, ale naprawdę ważne zarodniki pozostały tutaj, na kapitularzu. Archiwa można odtworzyć i zostaną odtworzone. Inne wspomnienia przetrwają. Każda nowa komórka Bene Gesserit, gdziekolwiek powstawała, była przygotowana tak samo jak kapitularz, raczej na całkowite zniszczenie niż na kapitulację. Wyjący ogień pochłonie bezcenne ciała i dokumenty. Zdobywcy znajdą tylko poskręcane ułomki oprószone popiołem. Niektóre siostry z kapitularza mogą uciec, ale ucieczka w chwili ataku to daremne. Najważniejsze siostry dzieliły się innymi wspomnieniami. Przygotowania. Matka przełożona unikała tego ze względu na morale. Dokąd uciekać? To było istotne pytanie. Jeżeli dostojne matrony schwytają Golę Idaho albo Golę Tega, nie będzie już żadnej kryjówki. Gniewna frustracja mówiła: powinnyśmy zabić Idaho, kiedy tylko wpadł w nasze ręce. Nie powinnyśmy tworzyć Goli Tega. Tylko członkinie jej rady, najbliższe doradczynie i niektóre spośród strażniczek dzieliły jej podejrzenia. Czekały z rezerwą na rozwój wydarzeń. Nie czuły się bezpieczne z powodu tych goli, nawet po zaminowaniu statku pozaprzestrzennego, co czyniło go podatnym na ogień. Czy w ostatnich godzinach, przed swoim heroicznym poświęceniem, Teg mógł widzieć to, co niewidzialne, łącznie ze statkami pozaprzestrzennymi? Skąd wiedział, gdzie nas znaleźć na tej pustyni na Diunie? A jeśli Teg był w stanie tego dokonać, niebezpiecznie utalentowany Idaho z niezliczonymi pokoleniami akumulowanych atryckich i nieznanych genów także mógł natknąć się na tę możliwość. I ja to mogę zrobić. Z nagłym zdumieniem Odrade po raz pierwszy zdała sobie sprawę, że Tamalane i Bellonda patrzą na swoją matkę przełożoną z taką samą obawą, z jaką ona patrzy na Golę. Już sama wiedza, że to możliwe, że człowiek może być tak wyczulony, by wykrywać statki pozaprzestrzenne i inne rodzaje takich osłon, mogłaby wywrzeć destabilizujący wpływ na wszechświat. Z pewnością zmusiłoby to do odwrotu dostojne matrony. Po wszechświecie rozrzuceni byli niezliczeni potomkowie Idaho. On sam zarzekał się wprawdzie, że nie będzie jakimś przeklętym ogierem zgromadzenia, ale robił to wiele razy. Zawsze myślał, że robi to dla siebie. I może tak było. Każdy potomek głównej linii Atrydów mógł posiadać tę umiejętność, która zdaniem rady rozkwitła nagle u Tega. Przepaść pod liną pełna była ostrych kolców. Inne wspomnienia do zgiełku dodawały ostrzeżenia. Rzeczywistość snu jest rzeczywistością czasu. Słyszała słowa wypowiedziane tak dawno temu przez Lady Jessica do jej syna, Paula Muadiba. Czy tak cię uczono? To dzięki tym zapamiętanym słowom jej świadomość powróciła do pracowni. Gdzie się podziały miesiące i lata, i dni? Znów nadeszła pora zbiorów, a zgromadzenie trwa w straszliwym czyścicu. Odrade uświadomiła sobie, że jest już południe. Dotarły do niej zwykłe dźwięki i wonie centrali. Głosy ludzi na korytarzu, zapach kapusty i kurcząt z kuchni. Wszystko było w normie. Co jest jednak normą dla kogoś, kto żyje wśród wodnych wizji, nawet gdy pracuje? Dziecko morza nie mogło zapomnieć Gammu, zapachów oceanu, wodorostów wyrzucanych na brzeg przez bryzę, przesycającego powietrze ozonu i tej wspaniałej wolności, wyczuwalnej w każdym kroku, w każdym słowie otaczających ją ludzi. Rozmowa na morzu nabierała w niepojęty dla niej sposób nieoczekiwanej głębi. Nawet zwykła pogawędka miała swój ukryty wymiar, mowę oceanu płynącą z morskimi prądami. Odrade pamiętała, jak jej ciało unosiło się na falach tamtego morza z dzieciństwa. Musiała odzyskać siły, które znała w niewinnych czasach. Leżąc twarzą w dół w słonej wodzie i wstrzymując możliwie najdłużej oddech, unosiła się w obmytym w morzu teraz, które zmywało wszelkie niedole. To była esencja walki ze stresem. Przepełniał ją wielki spokój. Unoszę się, więc jestem. Dziecko morza ostrzegało i przynosiło od nowa. Rozpaczliwie jej potrzebowała, choć nie przyznawała się do tego. Minionej nocy patrzyła na odbicie swojej twarzy w oknie pracowni, wstrząśnięta zmianami dokonanymi przez czas, ciężar odpowiedzialności i zmęczenie. Policzki zapadły się, kąciki ust wywinęły w dół. Zmysłowe wargi stały się cieńsze. Pogłębiły się dawniej ledwie zauważalne zmarszczki, a rysy twarzy się wydłużyły. Tylko oczy, błękitne w błękicie, płonęły siłą. Nadal też była wysoka i muskularna. Pod wpływem impulsu wybrała symbol wywołania i zapatrzyła się w projekcję nad stołem. Statek pozaprzestrzenny w porcie kosmicznym na kapitularzu. Widzialny w stanie uśpienia dla oczu, ale niewidzialny dla jasnowidzów i instrumentów symulujących dar jasnowidzenia. Tkwił tam gigantyczna bryła maszynerii, oddzielony od czasu. Olbrzymi i groteskowy. Można by się spodziewać, że będzie gładki niczym jajko. Ale nie był. Projekcja przedstawiała szalony zlepek egzotycznych stopów i pozbawionych sensu występów. W ciągu lat uśpienia wycisnął wgłębienie w lądowisku i prawie się w nim zaklinował. Maszyny tej ogromnej bryły pracowały tylko po to, by ukryć ją przed tropicielami, zwłaszcza przed nawigatorami gildii, którzy z radością sprzedaliby Bene Gesserit. Tryb uśpienia nie wystarczałby wtopić statek pozaprzestrzenny w otoczenie, upodobnić go do gleby, skał i kamieni. Mógłby raczej naśladować górę. Dlaczego wywołała ten obraz? Z powodu 3 osób zamkniętych w statku. Saitela, ostatniego żyjącego mistrza Tleilaksan oraz Murbelli i Duncana Idaho, pary zniewolonej seksem, którą więził tyleż statek, co wzajemne przywiązanie. Nic z tego nie jest proste. Wyjaśnienia wielkich przedsięwzięć Bene Gesserit rzadko bywały proste. Ten statek i jego śmiertelnych więźniów można było sklasyfikować jako wielkie przedsięwzięcie. Kosztowne, bardzo energochłonne, nawet w stanie uśpienia. Wprowadzenie oszczędnego dozowania wszystkiego mówiło o kryzysie energetycznym. Była to jedna z trosk Bell. Słyszało się to w jej głosie, nawet gdy starała się być obiektywna. Ogryzione do kości. Co dalej? Każda Bene Gesserit czuła na sobie uważne oczy rachuby, krytyczne dla nadmiernej aktywności zgromadzenia. Bellonda weszła do pracowni niezapowiedziana, ze zwojem arkuszy rydulieńskiego papieru krystalicznego pod pachą. Szła, jakby nienawidziła podłogi, stąpała, jakby mówiła „a masz”. Deptała podłogę za to, że znalazła się pod nogami. Odrade poczuła ucisk w piersi, kiedy ujrzała wyraz oczu Bellondy. Zwój ryduliańskich arkuszy z trzaskiem uderzył w stół. Lampadas! Powiedziała Bellonda z wielkim bólem. Odrade nie musiała rozwijać zwoju. Krwawe wody dziecka morza stały się rzeczywistością. Ktoś ocalał? Spytała w napięciu. Nikt. Bellonda opadła na psi fotel, który trzymała po swojej stronie stołu. Potem weszła Tamalane i usiadła obok Bellondy. Obie wyglądały na wstrząśnięte. Nikt nie ocalał. Odrade pozwoliła sobie na dreszcz, który przeszedł jej ciało od piersi do pięt. Nie dbała o to, że zdradza swe uczucia. Ta pracownia widziała gorsze zachowania sióstr. Kto o tym doniósł? Spytała. Odpowiedziała Bellonda. To przeszło przez ręce naszych agentów w Khoam i nosi specjalne oznaczenie. Informację przekazał rabbi. Nie ma wątpliwości. Odrade nie wiedziała, co powiedzieć. Spojrzała w szeroki łuk okna za plecami towarzyszek i zobaczyła wirujące płatki śniegu. Tak. Ta wieść niedarmo nadeszła wraz z pierwszymi oznakami zimy. Siostry z kapitularza były niezadowolone z nieoczekiwanego nadejścia zimy. Konieczność zmusiła nadzór pogody do nagłego obniżenia temperatury bez stopniowego wkraczania w zimę, bez żadnych względów dla roślin. Co noc było o 3 albo 4 stopnie chłodniej. Cała ta zmiana zaszła w ciągu tygodnia i wszystko pogrążyło się w chłodzie na nieokreślony czas. Równie mrożące były wieści o Lampadasie. Jednym z następstw zmiany pogody była mgła. Odrade widziała, jak się rozprzestrzenia, gdy skończyła się krótka śnieżyca. Pogoda była denerwująca. Punkt rosy odpowiadał temperaturze powietrza i mgła zwijała się w kałuże. Opary podnosiły się i wędrowały po bezlistnym sadzie niczym kłęby trującego gazu. Siostry rozeszły się do swych zadań, rozdrażnione. Ukrywały to dobrze przed niewtajemniczonymi, ale matki wielebne wyczuwały ich podły nastrój. Wszyscy byli zdenerwowani, w radzie dochodziło do spięć, nikt nikomu nie ustępował na korytarzach. Było to bardzo dziecinne i w końcu rozładowały napięcie śmiechem, ale chłód nagłej zimy i stałe zagrożenie ze strony dostojnych matron pozostały. Nikt nie ocalał? Bellonda pokręciła głową w odpowiedzi na pytające spojrzenie Odrade. Lampadas, klejnot w sieci planet zgromadzenia, siedziba jego najlepszej szkoły. To dziś jeszcze jeden pozbawiony życia glob, pokryty popiołem i zakrzepłą lawą. I Baszar Alef Burcmali z jego doborowymi siłami. Wszyscy martwi? Wszyscy zginęli, powiedziała Bellonda. Burcmali, ulubiony uczeń starego Baszara Tega, nie żyje, a jego śmierć nie posłużyła niczemu. Lampadas, wspaniała biblioteka, świetne nauczycielki, najlepsze studentki, wszystko stracone. Nawet Lucilla? Upewniała się Odrade. Matka wielebna Lucilla, wicekanclerz Lampadasa, miała uciec na pierwszą oznakę problemów, zabrawszy ze sobą tyle skazanych na zagładę, ile mogły pomieścić jej inne wspomnienia. Szpiedzy donoszą, że wszyscy zginęli. Upierała się Bellonda. Był to mrożący krew w żyłach sygnał dla pozostałych Bene Gesserit. Możecie być następne. Jak może jakakolwiek ludzka społeczność być do tego stopnia brutalna? Zastanawiała się Odrade. Wyobraziła sobie omawianie tej nowiny przy śniadaniu w jakiejś bazie dostojnych matron. Zniszczyłyśmy kolejną planetę Bene Gesserit. Mówi się o 10 miliardach zabitych. To już 6. w tym miesiącu, nieprawdaż? Podaj mi proszę śmietankę, kochana. Z oczami zeszklonymi ze zgrozy przyjrzała się raportowi. Odrabie go, nie ma wątpliwości. Odłożyła delikatnie kartę i spojrzała na swe doradczynie. Bellonda, stara, gruba i rumiana mentatka i archiwistka, założyła okulary do czytania, nie dbając o to, jak ją to charakteryzuje. Wyszczerzyła zęby w grymasie, który mówił więcej niż słowa. Widziała reakcję Odrade na raport. Bellonda może jeszcze raz zażądać jakiejś formy odwetu. Tego można się spodziewać po kimś znanym z wrodzonej złośliwości. Trzeba ją wprowadzić w mentacki, bardziej analityczny stan umysłu. Na swój sposób Bell ma rację, pomyślała. Nie spodoba jej się to, co zamierzam. Muszę być ostrożna w słowach, za wcześnie, żeby zdradzać plan. Zdarzają się sytuacje, kiedy na złość można odpowiedzieć tylko złością, powiedziała. Musimy to starannie rozważyć. Otóż to uprzedzi wybuch Bellondy. Tamalane poruszyła się na swoim fotelu. Odrade spojrzała na nią. Była skupiona za maską krytycznej cierpliwości, ze śnieżno-białymi włosami nad wąską twarzą wyrażającą wiekową mądrość. Odrade dostrzegła za tą maską skrajną surowość, niechęć do wszystkiego, co tamta widziała i słyszała. W przeciwieństwie do zewnętrznej miękkości Bellondy, kościste ciało Tamalane zachowało formę, a mięśnie były wciąż w dobrym stanie. W jej oczach było jednak coś, co temu przeczyło. Wyraz zdystansowania się, wycofywania się z życia. Nadal nieustannie wszystko obserwowała, ale coś w niej rozpoczęło już odwrót. Jej sławna inteligencja opierała się raczej na doświadczeniach przeszłości niż teraźniejszości. Musimy pomyśleć o zastępstwie i chyba będzie to Sheana. Jest młoda i bardzo obiecująca i urodzona na Diunie. Odrade skupiła wzrok na krzaczastych brwiach Tamalane zwisających nad powiekami. Tak, Sheana na miejsce Tamalane. Wiedząc, jak złożone problemy stoją przed zgromadzeniem, Tamalane się zgodzi. Odrade wiedziała, że gdy przyjdzie czas na ogłoszenie decyzji, wystarczy zwrócić uwagę Tamalane na ogrom ich kłopotów. Do diabła! Będzie mi jej brakowało. Nie poznacie historii, dopóki nie zrozumiecie, jak w jej nurtach poruszają się przywódcy. Wszyscy oni dla uwiecznienia swej władzy potrzebują obcych. Przyjrzyjcie się mojej karierze. Byłem przywódcą i obcym. Nie myślcie, że po prostu stworzyłem kościół-państwo. Było to moje zadanie jako przywódcy, więc kopiowałem historyczne wzory. Barbarzyńska sztuka moich czasów ujawnia moją obcość. Ulubiona poezja – epopeja. Popularny ideał dramatyczny – heroizm. Tańce – dzikie i zdeprawowane. Te bodźce sprawiały, że ludzie czuli, co im odbieram. A co im odebrałem? Prawo wyboru swej roli w historii. Leto drugi, tyran. Przekład Witer Bib. Umrę, pomyślała Lucilla. Drogie siostry, nie pozwólcie proszę, żeby to się stało, zanim przekażę drogocenne brzemię, które nasze w umyśle. Siostry. Idea rodziny rzadko znajdowała swój wyraz u Bene Gesserit, ale była wśród nich obecna. W sensie genetycznym były spokrewnione. Dzięki innym wspomnieniom często znały rodzaj tego pokrewieństwa. Nie potrzebowały specjalnych terminów, jak cioteczna babcia albo siostra stryjeczna. Widziały pokrewieństwo tak, jak tkaczka widzi płótno. Wiedziały, jak osnowa i wątek tworzą tkaninę. Tkanina Bene Gesserit, która tworzyła zgromadzenie, była lepszym słowem niż rodzina. Ale to pradawny instynkt rodzinny zapewniał osnowę. Teraz Lucilla myślała o siostrach jako o rodzinie. Rodzina potrzebowała tego, co niosła. Głupotą było szukać schronienia na Gammu. Ale jej uszkodzony statek pozaprzestrzenny dalej i tak by już nie poleciał. Jak diabolicznie rozrzutne były dostojne matrony. Wyrażająca się w tym nienawiść budziła grozę. Wszystkie drogi ucieczki z Lampadasa zastawiły śmiertelnymi pułapkami. Perymetr zakrzywienia przestrzeni usiały małymi kulami pozaprzestrzennymi, z których każda zawierała projektor pola i rusznicę laserową. Kiedy promień lasera uderzał w generator Holtzmana w kuli pozaprzestrzennej, reakcja łańcuchowa wyzwalała energię nuklearną. Wystarczyło musnąć pole pułapki, a milcząca, niszcząca eksplozja przetaczała się po tobie. Kosztowne, ale skuteczne. Kilka takich eksplozji i nawet ogromny liniowiec gildii zamieniał się w dryfujący w próżni wrak. System analityczny jej statku zbyt późno rozpoznał pułapkę. Ale myślała, że i tak ma szczęście. Nie była jednak szczególnie szczęśliwa, gdy wyglądała z okna na piętrze samotnego wiejskiego domu na Gammu. Okno było otwarte, a popołudniowy wietrzyk niósł drażniącą woń ropy. Czegoś nieczystego w dymie, z płonącego gdzieś ognia. Harkonnenowie pozostawili na tej planecie swój głęboko wryty ślad, którego chyba nie da się usunąć. Jej tutejszy kontakt był podobno doktorem Akademii Suk, ale wiedziała, że jest kimś znacznie ważniejszym. Ten sekret znały tylko nieliczne Bene Gesserit. Ich wiedza zamykała się w szczególnej klasyfikacji. Tajemnice, o których nie mówimy nawet między sobą, bo to by nam zaszkodziło. Tajemnice, których siostra nie przekazuje siostrze w udzielaniu istnień, nie ma bowiem otwartej ścieżki. Tajemnice, których nie ważymy się znać, dopóki nie pojawi się potrzeba. Lucilla wpadła na to po niejasnych wzmiankach o Odrade. Wiesz, co jest ciekawego na Gammu? Otóż istnieje tam cała społeczność, którą łączy spożywanie uświęconej żywności. To zwyczaj przyniesiony przez imigrantów, którzy nigdy się w pełni nie zasymilowali. Trzymają się razem, krzywią na małżeństwa z osobami z zewnątrz i tak dalej. Rodzi to oczywiście podejrzenia, szepty i plotki, przyczynia się do pogłębienia izolacji, ale tego właśnie chcą. Lucilla wiedziała o pewnej starożytnej wspólnocie, która dokładnie pasowała do tego opisu. Była zdziwiona, bo społeczność, którą miała na myśli, rzekomo wymarła po drugiej migracji kosmicznej. Przeszukanie archiwów tylko pogłębiło jej ciekawość. Styl życia, owiane mgłą plotek opisy religijnych rytuałów, zwłaszcza świeczników, przestrzegania świętych dni, w których nie wolno pracować. Istnieli zaś nie tylko na Gammu. Rzucane mimochodem wzmianki o Odrade miały posmak głębokiej tajemnicy. Pewnego ranka, wykorzystując niecodzienny spokój, Lucilla weszła do pracowni, żeby sprawdzić swój projekcyjny domysł. Nie był tak wiarygodny jak wniosek Mentata, ale warty więcej niż tylko teoria. Podejrzewam, że masz dla mnie jakieś nowe zadanie. Widzę, że spędzasz sporo czasu w archiwach. Wydawało mi się to właśnie teraz korzystne. Jakieś skojarzenia? To domysł. Ta tajna wspólnota na Gammu to Żydzi, prawda? Możesz potrzebować szczegółowych informacji o miejscu, w które chcemy cię wysłać, powiedziała całkiem obojętnie. Nie czekając na zaproszenie, Lucilla usiadła w psim fotelu Bellondy. Odrade sięgnęła po pisak, napisała coś na kartce i podsunęła ją Lucilli, kryjąc przed kamerami. Lucilla pochyliła się nad kartką, zasłaniając ją głową. Twój domysł jest prawidłowy. Masz raczej umrzeć, niż go wyjawić. To cena ich współpracy, znak wielkiego zaufania. Lucilla podarła kartkę. Odrade otworzyła skrytkę w ścianie za sobą, używając do identyfikacji oka i dłoni. Wyjęła mały sześcian ryduliański i wręczyła go Lucilli. Był ciepły, ale Lucilla poczuła dreszcz. Co mogło być aż tak tajne? Odrade wysunęła spod stołu kaptur bezpieczeństwa i ustawiła go w pozycji wyjściowej. Lucilla drżącą ręką włożyła kryształ do odbiornika i nasunęła kaptur na głowę. W jej umyśle natychmiast uformowały się słowa wymawiane z niezmiernie starym akcentem. Ludzie, którzy zwrócili twoją uwagę, to Żydzi. Przed eonami lat podjęli decyzję dla obrony swego narodu. Odpowiedzią na powtarzające się pogromy było zniknięcie z widoku. Podróże kosmiczne umożliwiły to, a nawet uatrakcyjniły. Ukryli się na niezliczonych planetach. Było to ich rozproszenie, a pewnie są i takie, na których żyją tylko oni. To nie znaczy, że porzucili swoje odwieczne praktyki, które cenią wyżej niż konieczność przetrwania. Ich dawna religia z pewnością przetrwała, chociaż nieco odmieniona. Rabin z dawnych czasów nie czułby się obco, stojąc w dniu szabasu przed menorą w żydowskim domu. Ich skrytość jest jednak tak wielka, że można całe życie pracować obok Żyda, nawet tego nie podejrzewając. Oni nazywają to pełnym przykryciem i wiedzą, że to niebezpieczne. Lucilla przyjęła to bez pytań. Coś, co jest trzymane w takiej tajemnicy, zawsze wyda się niebezpieczne komuś z zewnątrz. Gdyby tak nie było, po co trzymaliby to w tajemnicy? Odpowiedz! Kryształ nadal przelewał swoje sekrety do jej świadomości. W przypadku wykrycia reagują standardowo. Szukamy religii naszych korzeni. Odradzamy ją, czerpiąc z przeszłości to, co najlepsze. Lucilla znała ten schemat. Zawsze istnieją jacyś nawiedzeni rekonstrukcjoniści. To gwarancja odwrócenia uwagi. Oni? Ach, to znowu banda jakichś rekonstrukcjonistów. i ich system maskujący, ciągnął Kryształ, nie sprawdza się, gdy chodzi o nas. Mamy własne, dobrze udokumentowane materiały o żydowskim dziedzictwie i pokłady innych wspomnień, które wyjaśniają nam przyczyny utajnienia. Nie mieszałyśmy się w złożoną sytuację, dopóki ja, matka przełożona, podczas bitwy o Korrin i po niej, rzeczywiście dawno, nie dostrzegłam, że zgromadzenie potrzebuje tajnego stowarzyszenia, grupy odpowiadającej naszym wymaganiom. Wymaganiom? Lucilla poczuła przypływ sceptycyzmu. Matka przełożona z przeszłości przewidziała ten sceptycyzm. Przy okazji wyznaczamy im zadania, których nie mogą nie wykonać. Oni również żądają czegoś od nas. Lucilla czuła, że pociąga ją mistyczna zagadka ukrytego społeczeństwa. To było bardziej niż supertajne. Jej nieśmiałe pytania w archiwach wywoływały najczęściej odmowę. Żydzi? Co to takiego? Ach tak, starożytna sekta. Sama się tym zajmij, nie mamy czasu na badania dawnych religii. Kryształ miał coś do dodania. Żydów bawi, a czasem drażni to, co biorą za ich naśladowanie. Nasze rejestry programu eugenicznego zdominowane przez linię żeńską uważają za podobne do żydowskich. Jesteś Żydem tylko wtedy, gdy twoja matka była Żydówką. Mądre to dziecię, które zna swego ojca, pomyślała Lucilla. To było zabawne. Matki wielebne często nie znały swoich rodziców, nawet po agonii przyprawowej. Pamięć musiała być przeniesiona i zorganizowana, przenikając niekiedy przez bariery. Pamięć selektywna była rzeczywistością, gdy wszystko inne w nowej matce wielebnej było chaosem. Ten tytuł ma wielkie znaczenie, ale to nie licencja na wszechmoc, ostrzegały ją cenzorki. Diaspora będzie zapamiętana, zakończył Kryształ. Zachowanie tego w tajemnicy to dla nas sprawa honoru. Lucilla zdjęła kaptur z głowy. Czuła się, jakby spędziła pod nim pół życia i wyszła jako ktoś dogłębnie odmieniony. Jesteś najlepszą kandydatką do tej niezwykle delikatnej misji na Lampadasie, powiedziała wówczas Odrade, chowając kryształ w skrytce. To już przeszłość i to najpewniej martwa przeszłość. Oto gdzie mnie zaniosła delikatna misja Odrade na Lampadasie. Ze swego punktu obserwacyjnego w wiejskim domu na Gammu Lucilla dostrzegła wielki transporter żywności wjeżdżający na teren gospodarstwa. Zaczęła się krzątanina. Ze wszystkich stron podchodzili do transportera robotnicy z koszami warzyw. Poczuła cierpką woń soku z łodyg. Nie odchodziła od okna. Gospodarz dał jej miejscowy strój, długą ciemnoszarą suknię i jasnoniebieską chustę skrywającą jej piaskowe włosy. Nie należało zwracać na siebie uwagi. Widziała, że inne kobiety odpoczywały, przyglądając się pracy w gospodarstwie. Jej obecność można było przypisać ciekawości. Transporter był ogromny, a jego dryfy ciężko pracowały pod ciężarem płodów ziemi składanych w wydzielonych sekcjach. Operator stał z przodu w przezroczystej kabinie z rękoma na drążku sterowym i rozstawionymi nogami, patrząc przed siebie. Pochylał się nad siecią podpórek, dotykając lewym biodrem panelu zasilania. Był potężnym mężczyzną o ciemnej twarzy z głębokimi zmarszczkami i o włosach tkniętych już siwizną. Jego ciało było uzupełnieniem maszynerii, kierując ruchem o potężnej mocy. Rzucił okiem na Lucillę, gdy przejeżdżał, a potem odwrócił się i skupił wzrok na trakcie wiodącym na szeroki plac załadunkowy ograniczony zabudowaniami. Wbudowany w swoją maszynę, pomyślała. To mówiło coś o sposobie, w jaki ludzie dopasowują się do swoich tworów. Poczuła się przygnębiona tą myślą. Jeżeli dopasujesz się zbyt ściśle do czegoś, zanikają inne zdolności. Stajemy się tym, co robimy. Nagle wyobraziła sobie siebie jako operatora jakiejś ogromnej maszyny. Nie różniła się niczym od tego człowieka w transporterze. Poruszamy się naprzód z dumną determinacją, każdy pochylony nad jakimś sekretnym kursem. Zgięty jest tu właściwym słowem. Gdy operator jest zgięty, kurs jest kręty. O wszystko, co się zdarza, można winić los. To najbardziej użyteczna funkcja losu albo Boga. Kiedy sprawy idą źle, możesz o to winić kogoś innego. Kozły ofiarne, śmiertelne kształty starożytnych bogów. W czym jestem lepsza od przewoźnika warzyw? Litość nad sobą. Jakże łatwo wpaść w tę pułapkę. Wielka maszyna wytoczyła się z dziedzińca tuż obok niej. Operator nie zwrócił już na nią uwagi. Po co patrzeć drugi raz? Pomyślała, że jej gospodarze mądrze wybrali kryjówkę. Rzadko zaludniony obszar z godnymi zaufania robotnikami i bez ciekawskich przechodniów. Ciężka praca przytępia ciekawość. Kiedy ją tu sprowadzono, zauważyła charakter tej okolicy. Był wieczór i ludzie ciągnęli już do domów. Gęstość zaludnienia łatwo ocenić. Kiedy kończy się dzień pracy i wszyscy wcześniej idą spać, jesteś w słabo zaludnionym rejonie. Nocna aktywność mówi o tym, że ludzie są niespokojni, świadomi, iż blisko nich są inni, aktywni i pełni sił. Co mnie wprawiło w ten introspekcyjny stan? Kiedyś podczas pierwszego odwrotu zgromadzenia, jeszcze przed najgorszymi rzeziami, których dopuściły się dostojne matrony, Lucilla miała trudności ze zrozumieniem przekonania, iż ktoś poluje na nas z zamiarem zabicia nas. Pogrom. Tak to nazwał rabbi, zanim wyszedł rano. Zobaczyć, co mogę dla ciebie zrobić. Wiedziała, że celowo wybrał to słowo z dawnych, gorzkich wspomnień. Nigdy jeszcze od pierwszego doświadczenia na Gammu aż do tego pogromu nie czuła się tak ograniczona okolicznościami, nad którymi nie panowała. Wtedy też byłam uciekinierką. Obecna sytuacja zgromadzenia przypominała to, co cierpiały pod władzą tyrana, z tym, że Bóg imperator, patrząc w przeszłość, nigdy nie zamierzał zniszczyć Bene Gesserit, tylko nimi rządzić. I rządził. Gdzie ten przeklęty rabbi? Był wysokim, postawnym mężczyzną w staromodnych okularach. Miał szeroką, ogorzałą od słońca twarz i niewiele zmarszczek, mimo wieku, który odczytała z jego głosu i ruchów. Okulary przyciągały uwagę do głęboko osadzonych ciemnych oczu, które śledziły ją z dziwnym napięciem. Czy nie mógł się oderwać od swej przeklętej religii na tyle, by zastosować zwykłe medyczne metody korygowania wad wzroku? W krańcowych przypadkach były jeszcze przecież soczewki kontaktowe. Albo powiedzieć, nie idę na te wszystkie technologiczne nonsensy. Mówił jednak, że jest doktorem Akademii Suk. Emerytowanym, ale zawsze. Dostojne matrony, powiedział tu, w tym pokoju o nagich ścianach na piętrze, gdy wyjaśniła mu swoją sytuację. A niech to... Mamy problem. Lucilla oczekiwała takiej odpowiedzi. Co więcej, wiedziała, że on o tym wie. Na Gammu jest nawigator gildii, który pomaga cię tropić. To jeden z Edryków, bardzo potężny, jak mi powiedziano. Mam w sobie krew Siony. Nie może mnie zobaczyć. Ani mnie, ani nikogo z mego ludu. Z tego samego powodu. My, Żydzi, jesteśmy przygotowani na różne okoliczności. Ten Edryk to tylko gest, zapewniła go. Niewiele może. A jednak przywiozły go tu. Obawiam się, że nie zdołamy wywieźć cię bezpiecznie z planety. Co więc możemy zrobić? Zobaczymy. Moi ludzie nie są całkiem bezradni. Dostrzegła jego szczerość i troskę. Ciągnął spokojnie, opowiadając o opieraniu się seksualnym zachętom dostojnych matron, bez ostentacji, żeby ich nie prowokować. Idę szepnąć na ucho, komu trzeba. Poczuła się dziwnie pokrzepiona. Wpadając w ręce zawodowych medyków, często odczuwa się chłodną obojętność, a nawet okrucieństwo. Dodawała sobie otuchy świadomością, że lekarzom Akademii Suk wpajano potrzebę odpowiadania współczuciem na potrzeby pacjentów i pomagania im. We wszystkich sprawach w sytuacji nagłego zagrożenia. Zauważyła ten błąd nawet wśród Bene Gesserit, które zostały doktorami Suk. To obiektywne nastawienie, przytępiające ich kliniczną wrażliwość. To dlatego cenzorki często mawiały, że ich podopieczne spotka szybki, a nawet gwałtowny koniec, zakładając oczywiście, że możecie dzielić wspomnienia. To właśnie mój problem. Usiłowała odzyskać spokój, skupiając się na osobistej mantrze, której nauczyła się podczas przygotowań do samotnej śmierci. Jeśli mam umrzeć, muszę przejść lekcję transcendencji. Muszę odejść z pogodą ducha. To pomogło, ale nadal czuła dreszcze. Rabbi nie wracał już o wiele za długo. Coś było nie tak. Nie powinnam mu zaufać. Mówił tak wiele o zrozumieniu. Zrozumienie. Bene Gesserit uczono, by nie ufały tej postawie. Zrozumienie sypie gwoździe na twojej drodze. Chęć zrozumienia była najniebezpieczniejsza, a mogła też być najboleśniejszą. Zawsze jednak kusiła, wznosząc nieprzejrzyste ekrany przed wiedzą. Nie staraj się niczego rozumieć. Wszelkie zrozumienie jest czasowe. Mimo przygnębienia Lucilla skracała sobie oczekiwanie ćwiczeniami naiwności Bene Gesserit. Cenzorki nazywały to niewinnością, która towarzyszy niedoświadczeniu, często mylonemu z ignorancją. Składało się na nią wiele rzeczy i zdarzeń. Bliska była działaniom mentata. Informacje napływały niezakłócone przez uprzedzenia pamięci. Jesteś zwierciadłem, w którym odbija się wszechświat. W tym odbiciu jest całe twe doświadczenie. Obrazy uderzają w twe zmysły. Powstają hipotezy, ważne, nawet jeśli fałszywe. To wyjątkowy przypadek, kiedy więcej niż jeden błąd w założeniach nie wyklucza podjęcia słusznej decyzji. Jesteśmy twoimi sługami, powiedział rabbi. To gwarantowało obudzenie czujności Matki Wielebnej. Szukamy zysku. Wyjaśnienia kryształu Odrade okazały się nagle niewystarczające. Prawie zawsze chodzi o zysk. Wiedziała, że to cynizm, ale wynikający z doświadczenia. Próby wykorzenienia tego z ludzkich zachowań zawsze rozbijały się o skały zastosowania w praktyce. Systemy socjalizujące i komunistyczne zmieniały tylko miernik korzyści. W wielkich biurokracjach menedżerskich miernikiem była siła. Lucilla przestrzegała samą siebie, że symptomy tego są zawsze takie same. Wystarczy spojrzeć na wielką farmę Rabbiego. Zacisze emerytowanego doktora Akademii Suk? Wiedziała, co się za tym kryje. Służba, luksusowe apartamenty. Musiało być i coś więcej. Zawsze było tak samo, bez względu na system. Wykwintne jedzenie, piękne kochanki, swoboda podróżowania, wspaniałe warunki odpoczynku. To zaczyna być nużące, kiedy widzisz to tak często jak my. Wiedziała, że jest rozkojarzona, ale czuła, że nie może temu zapobiec. Pieniądze i inne wartości w jakiejś niekończącej się grze, towary handlowe. Melanż znowu mógłby to zdominować. Na Diunie to była woda. Przetrwanie. Podstawową potrzebą każdego systemu jest przetrwanie. A ja zagrażam przetrwaniu Rabbiego i jego ludzi. Przymilał się do niej. Miejcie się zawsze na baczności przed tymi, którzy się do nas łaszą, wywąchując siły, jakimi podobno władamy. Jak nam pochlebia widok tłumu sługusów, gotowych wykonać każde nasze polecenie. Jak to nas osłabia. To błąd dostojnych matron. Co zatrzymało Rabiego? Czyżby sprawdzał, ile może dostać za matkę wielebną Lucylę? Zawsze te ekonomiczne rozważania przechodzące do kwestii energii. Na tej farmie widać ogromne zużycie energii. Ilu ludzi? Ile roboczogodzin? Co za okropny pomysł. Sprowadzanie ludzi do poziomu zwierząt, zrównanie z końmi, siła robocza, konie mechaniczne. Co za różnica poza zużyciem energii. Lucylla ściągnęła cugle swym myślom. Różnica leżała w tym, co robiły Bene Gesserit, walczące o udoskonalenie ludzkiego społeczeństwa. Dzikie bestie bez zastanowienia dopuszczają się morderstw i kanibalizmu. Świadomość. To była nazwa stałego wyzwania. Czego jestem świadoma? Na wywieranie nacisku pozwalała jej teza: nawet jeśli grzęźniecie w najgorszych czasach, ludzie popełniają mniej aktów przemocy niż dzikie zwierzęta. Jesteśmy innym rodzajem zwierząt. Świadome okrucieństwo oburza nas najbardziej, świadome bestialstwo. Napawanie się okrucieństwem, które pozwala zadawać ból dla przyjemności przyglądania się mu. Sadyzm. Ta bezmyślna bestia w głębi. Czerw, który strzeże perły o wielkiej wartości, jest tylko metaforą bestii drzemiącej w każdym człowieku. Nie dostrzegła dotąd w Rabbim napawania się okrucieństwem. To ją uspokoiło. Drzwi na dole trzasnęły, aż zadrżała podłoga. Usłyszała szybkie kroki na schodach. Jacy prymitywni są ci ludzie. Schody. Odwróciła się ku drzwiom. Wszedł Rabbi, wnosząc silny zapach melanżu. Przystanął w progu, jakby oceniał jej nastrój. — Wybacz spóźnienie, droga pani. Wezwał mnie na przesłuchanie Edryk, nawigator gildii. To tłumaczyło zapach przyprawy. Nawigatorzy kąpali się nieustannie w pomarańczowej, melanżowej mgle, która zacierała ich rysy. Lucylla wyobraziła sobie wąskie V ust nawigatora i obrzydliwie zwisający nos. Usta i nos wydawały się małe na ogromnej twarzy o pulsujących skroniach. Wiedziała, jak bardzo musiał się bać Rabbi, słuchając zawodzeń nawigatora i jednoczesnego mechanicznego tłumaczenia tego na bezosobowych galach. Czego chciał? Ciebie. Czy on nie wie niczego na pewno, ale sądzę, że nas podejrzewa. Z drugiej strony on podejrzewa każdego. Śledzili cię? To nie jest konieczne. Mogą mnie znaleźć, kiedy tylko zechcą. Co zrobimy? Wiedziała, że mówi za szybko, za głośno. Droga pani. Zrobił 3 kroki w przód i zobaczyła na jego czole i nosie krople potu. Strach. Czuła ten strach. O co chodzi? Polityka ekonomiczna stojąca za działaniami dostojnych matron. Uważamy, że jest interesująca. Jej obawy krystalizowały się w jego słowach. Wiedziałam. On mnie sprzedaje. Wy, matki wielebne, dobrze wiecie, że w każdym systemie ekonomicznym są jakieś luki. — A więc? — spytała z największą ostrożnością. — Ograniczenie handlu jakimś towarem zawsze powiększa zysk kupca, zwłaszcza głównych dostawców. W jego głosie brzmiało niepokojące wahanie. Błędem jest myślenie, że można kontrolować obrót narkotykami, zatrzymując je na granicach. Co chciał jej powiedzieć? Mówił o sprawach podstawowych, znanych każdej nowicjuszce. Część zysków niezmiennie szła na zapewnienie bezpiecznych przejść przez granice, często na opłacenie strażników tych granic. Czyżby przekupił sługi dostojnych matron? Z pewnością wie, że to niebezpieczne. Czekała, podczas gdy układał myśli, najwyraźniej starając się tak przedstawić sprawę, by uzyskać jej akceptację. Dlaczego zwracał jej uwagę na strażników granicznych? Bo przecież to właśnie zrobił. Strażnicy zawsze umieli racjonalnie wytłumaczyć oszukiwanie przełożonych. Jeśli nie ja, to ktoś inny to zrobi. Strażnicy szybko też, co nieuniknione, stawali się cyniczni, wiedząc, jak ich przełożeni decydują, które towary zatrzymać. Opierało się to głównie na ocleniu. Przepuszczajcie tylko te rzeczy, które możecie bezpiecznie oclić, nie zrażając ludzi, którzy was wspierają. To znaczy rzeczy, na których możliwe było pobranie cła. I nie chodziło tu wcale o przemytników. Prawdziwym celem było sprowadzenie do możliwego minimum niechcianego importu. Władza ma zawsze pośredników, odezwał się rabbi. Pomyślała, że chciał powiedzieć więcej, ale znowu się zawahał. Pośrednicy władzy? Ludzie na szczytach władzy dobrze wiedzieli, że nie mogą zapewnić doskonale szczelnych barier na granicach. Wiedzieli też, że obiecywali stworzenie doskonałych barier. Kolejna wielka iluzja. Strażnicy wiedzą, że ich liczba się zmniejszy, jeżeli pozwoli się niepożądanym przedmiotom przekraczać granice bez interwencji, poza jakimś minimum. Czy ja jestem takim przedmiotem? Odważyła się mieć nadzieję. Rabbi chrząknął. Widać było, że znalazł potrzebne słowa i ułożył je sobie. Nie wierzę, żebyś zdołała wydostać się żywa z Gammu. Nie spodziewała się tak bezpośredniego wyroku. Ale informacje, które niesiesz, to co innego. A więc o to chodziło w tym skupianiu się na granicach i straży. Nie rozumiesz mnie, rabbi. Moje informacje to nie tylko kilka słów i parę ostrzeżeń. Dotknęła palcem czoła. Tu się kryje wiele istnień. Wszystkie niezastąpione doświadczenia. Wiedza tak cenna, że... Ależ rozumiem, droga pani. Nasz problem polega na tym, że to ty nie rozumiesz. Znowu te aluzje do rozumienia. W tej chwili polegam jednak na twoim honorze, oświadczył. Ach, ta legendarna uczciwość i wiarygodność Bene Gesserit, kiedy już dajemy słowo. Wiesz, że prędzej umrę, niż was zdradzę. Rozłożył ręce w geście bezradności. Jestem tego całkiem pewny, droga pani. Tu nie chodzi o zdradę, ale o coś, czego nigdy nie ujawniliśmy waszemu zgromadzeniu. Co chcesz przez to powiedzieć? Zapytała rozkazującym tonem, prawie głosem, którego, jak ją ostrzegano, nie powinna używać wobec tych Żydów. Muszę uzyskać twoje przyrzeczenie. Musisz dać słowo, że nie zwrócicie się przeciw nam z powodu tego, co ci wyjawię. Musisz się zgodzić na moje rozwiązanie naszego dylematu. W ciemno? dlatego, że cię o to proszę i zapewniam o naszym oddaniu twemu zgromadzeniu. Przyjrzała mu się uważnie, próbując przeniknąć barierę, którą wzniósł między nimi. Można było odczytać jego zewnętrzne reakcje, ale nie tę tajemnicę skrytą za niespodziewanym zachowaniem. Rabbi czekał, aż ta budząca lęk kobieta podejmie decyzję. W obecności matek wielebnych zawsze czuł się niepewnie. Wiedział, jaka musi być jej decyzja i było mu jej żal. Widział, że dostrzegła ten żal na jego twarzy. One wiedziały tak wiele i zarazem tak mało. Ich moc była oczywista, a wiedza o tajemnym Izraelu tak niebezpieczna. Mamy jednak wobec nich dług. Ona nie należy do wybranych, ale dług to dług, honor to honor, prawda to prawda. Bene Gesserit nie jeden raz wspierały tajemny Izrael w potrzebie. Jego ludziom zaś nie trzeba było tłumaczyć, co to pogrom. Pogrom był zakorzeniony w psychice tajemnego Izraela, a dzięki niewymawialnemu wybrani nigdy nie zapomną i nie wybaczą. Pamięć, świeża dzięki codziennym rytuałom, z okresowym naciskiem na udział we wspólnocie, otaczała jasną aureolą to, co rabbi musiał zrobić. I ta biedna kobieta, ona także wpadła w pułapkę wspomnień i okoliczności. Do kotła oboje. Daję słowo, powiedziała Lucilla. Rabbi podszedł do drzwi i otworzył je. Stała za nimi kobieta w długiej brązowej sukni. Przyzwana gestem przez rabbiego weszła. Włosy koloru starego drewna wyrzuconego przez morze miała gładko upięte w kok. Twarz, zapadnięta i pomarszczona, była ciemna jak suszony migdał. Za to oczy, całe błękitne, a na ich dnie chłód stali. To Rebeka, jedna z naszych. Jak widzisz, popełniła niebezpieczny czyn. Agonia, wyszeptała Lucilla. Zrobiła to dawno temu i dobrze nam służy. Teraz usłuży tobie. Lucilla musiała mieć pewność. Potrafisz dokonać udzielenia. Nigdy tego nie robiłam, pani. Ale wiem, co to jest. Rebeka podeszła do Lucylli i stanęła tak, że prawie się dotykały. Pochyliły się ku sobie, zetknęły czołami, a ręce zarzuciły sobie na ramiona. Gdy ich umysły się złączyły, Lucilla przesłała polecenie. To musi dotrzeć do moich sióstr. Obiecuję, droga pani. Nie mogło być żadnego podstępu w tym połączeniu umysłów, w tej absolutnej szczerości pobudzanej przez bliską i pewną śmierć albo przez trującą esencję melanżu, którą dawni Fremeni słusznie nazywali małą śmiercią. Lucilla przyjęła obietnicę Rebeki. Ta dzika żydowska matka wielebna gwarantowała życiem jej spełnienie. I jeszcze coś. Lucilla straciła dech, gdy to zrozumiała. Rabbi chciał ją sprzedać dostojnym matronom. Kierowca transportera był jednym z ich agentów i przybył tu, by potwierdzić, że w wiejskim domu rzeczywiście przebywa kobieta odpowiadająca opisowi Lucilli. Co za krętactwo! Szczerość Rebeki nie zostawiła Lucylli wyjścia. To dla nas jedyny sposób, by się uratować i zachować wiarygodność. To dlatego rabbi mówił o strażnikach i pośrednikach władzy. Sprytnie. A ja się zgodziłam, jak się tego spodziewał.